Dzień dobry, nazywam się Janek Czesławski i opowiem o meczu, z którym zagraliśmy z Sokołem Praski. Uważam, że mecz był bardzo zacięty, gdy było od z naszej strony dużo pośpiechliwych akcji. Ogólnie było w czwartej kwarcie najlepiej nam wyszła, graliśmy spokojnie, graliśmy dużo przechwytów. Mecz uważam za udany. Okej, okay, tak jak Janek powiedział, na pewno cieszy zwycięstwo w pierwszym meczu turnieju, że otworzyliśmy wygraną. W listopadzie graliśmy z Sokołem i przegraliśmy mecz, także tym bardziej cieszy, że mogliśmy się zrewanżować. Zaczęliśmy troszkę nerwowo, myślę, że pierwsza połowa była dobra, trzecia kwarta była najgorsza w naszym wykonaniu, gdzie zdecydowany spadek energii spowodował, że mecz stał się bardzo wyrównany, ale naprawdę bardzo dobra trzecia kwarta, dużo dobrej obrony, agresywnej na całym boisku, dużo szybkich ataków wykończonych celnymi rzutami i to dało nam to, że zbudowaliśmy przewagę dosyć wysoką i około 20 punktów z przewagi dla nas na koniec meczu, także cieszy dobre otwarcie turnieju i gramy dalej, chwila przerwy i będziemy gotowi na kolejny mecz. No, tak ja bych tenhle zápas hodnotil ne moc dobře, protože jsme se hodně trápili v útoku, protože jsme ztráceli míče, nepřihrávali si a nedokázali jsme přejít polovinu. Ale zhodnotil bych ho taky dobře, protože nějaké části zápasu byly hezké a to je asi vše. Já se jenom připojím k Danovi. Pravda byla, že jsme spoustu míčů ztratili z přihrávek, z nepozornosti, nedůsledností, ale hlavně soupeř nás v podstatě porazil presem, z kterého získávají spoustu lehkých balónů a rychlých zakončení. Je to škoda, protože s tímto týmem jsme ve Wrocławiu vyhráli a trošku jsme doufali, že to zopakujeme. Nevadí, jdeme dál.